jest opisany sąd nad Jezusem. Gdy Jego pojmali, jest napisane, że niektórzy wystąpili i fałszywie świadczyli przeciwko Niemu, mówiąc: myśmy słyszeli Go, jak mówił, ja zburzę świątynię wzniesioną rękami ludzkimi, a w 3 dni zbuduję inną, wzniesioną nie rękami ludzkimi. Ja to czytałem wiele razy, wiecie? Zastanawiałem się nad tym. I mówię, dlaczego jest napisane, że oni fałszywie świadczyli o Nim, skoro On tak powiedział. I któregoś razu, kiedy to czytałem, to mnie olśniło. Ja zacząłem, że On tak nie powiedział. On tak nie powiedział. On powiedział tak: zburzcie ją, a ja ją odbuduję. On nie powiedział, że On ją zburzy. I Duch Święty mi powiedział: ja nigdy nie dotknę żadnej dziedziny w Twoim życiu, która jest patologiczna, jeżeli Ty sam tego nie będziesz chciał. Ja tego nie dotknę palcem. Będziesz z tym żył na moich oczach. Żadna z Twoich modlitw: Panie, wyeliminuj tą rzecz ze mnie, nie zdaj egzaminu. Ponieważ ja powiedziałem: zburzcie świątynię, a ja ją odbuduję. Burzenie należy do mnie i do Ciebie. Odbudowa należy do Boga. Burzenie nie należy do Boga. Wielokrotnie ludzie się modlą i mówią: Panie, jeśli to nie jest od Ciebie, niech to się nie wydarzy. A potem się wydarzają rzeczy, ludzie myślą, że są od Boga, a one od Boga nie były. I dziwią się, jak to się stało. Czemu tak jest, Panie Boże, że pomodliłem się, żeby ta rzecz się nie wydarzyła? Prawda jest taka, że nigdy nie podjąłeś decyzji, stuprocentowej decyzji, że nie zgadzasz się z tą rzeczą. Liczyłeś, że to Ci jakoś ominie, że jakimś wielkim skokiem to przeskoczy ponad Tobą, ale Ty nie będziesz musiał wewnętrznie się z tym rozprawiać, że jakoś Ci się uda. Nie uda się. Ponieważ Jezus powiedział: zburzcie świątynię, a ja ją odbuduję. Jeżeli jest w Twoim życiu cokolwiek, co w jakikolwiek sposób wpływa negatywnie na Ciebie, jeżeli jest cokolwiek, co w jakikolwiek sposób Ciebie męczy, dręczy, dociska, dopija, to jesteś odpowiedzialny za to, żeby to zburzyć. Co to znaczy zburzyć? To znaczy, że musisz podjąć decyzję, stojąc twarzą w twarz w stosunku do tego problemu, tak? I zrobić pierwszy krok. Zrobić pierwszy krok. Zrobić pierwszy krok. Pierwszy krok. Ja zawsze mówię: pierwszy kieliszek wody pije się na trzeźwo. Pierwszą kreskę wciąga się na trzeźwo. Na trzeźwo. Jest się trzeźwym. Rozumiecie? Decyzje, które podejmujemy w życiu, one są naszymi decyzjami, a nie decyzjami Boga. I można chodzić z Bogiem i jednocześnie w majestacie tego Boga, przed obliczem tego Boga, trwać w tych decyzjach. Ludzie chcą czegoś. Wielu z Was chce czegoś dzisiaj, ale stoisz w miejscu. Stoisz w miejscu. Chcesz rozwoju finansowego, ale nie pójdziesz się dalej uczyć. Nie podejmiesz decyzji, że zakładasz biznes. Nie podejmiesz decyzji, żeby iść do lepszej pracy. I mówisz: Panie, zrób coś z tym. I dalej siedzisz w tym miejscu, w którym jesteś. Być może chcesz się przeprowadzić z miejsca, w którym mieszkasz. Być może chcesz wyjść z tego miejsca. Wiesz, że to miejsce Ciebie dobija, ale nic w tym kierunku nie robisz. Mówisz: Panie, zrób coś. Zrozum mnie. Pan nic nie zrobi.
Pan nic nie zrobi, bo Pan nie burzy świątyń. Twój Jezus nie burzy świątyń. On odbudowuje świątynię. On nie burzy świątyń. On zgadza się dzisiaj z Twoimi decyzjami. Jeżeli chcesz czymś trwać, to trwaj. On i tak Cię kocha. Tylko moje pytanie jest, co z tego? Co z tego, że ktoś mnie kocha, jeśli ja nadal odnoszę porażki? Co to z tego, że ktoś mnie kocha? Ja bym nie chciał, żeby ktoś mnie klepał po plecach i mówił: Artur, kocham Cię, a ja odnosiłbym porażki w tym czasie. Wiecie, ten fragment otworzył mi oczy na pewne rzeczy. Ja zrozumiałem w 100%, że to ja jestem odpowiedzialny za zburzenie każdej warowni w moim życiu. A Duch Święty będzie odbudowywał moje życie. Jeżeli ja przyłożę rękę do burzenia, to On przyłoży obydwie ręce do budowania. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie za to, że Ty jesteś wielkim budowniczym, że Ty jesteś tym, który nie burzy świątyń, ale Ty jesteś tym, który odbudowuje to, co myśmy stworzyli. Ojcze, wywyższamy Ciebie, potężny Jezusie z Nazaretu.
Thank you.
teraz!
Thank you.
modlę, które poświęcałeś, aby zszedł. Ojcze, ja modlę się, aby przełamało się wszystko, co jest pokrzywione, Ojcze. Ja modlę się, Ojcze, o to w imię Jezusa Chrystusa. Siła z nieba, namaszczenie z nieba. Namaszczenie z nieba. Namaszczenie z nieba, odwaga. Odwaga do głoszenia. Odwaga do głoszenia Twojego słowa. Ja mówię namaszczenie, 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 namaszczenie do głoszenia. Jezus poniósł za nas śmierć.
Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. O, Ty nas już nie odłożył. Wielka nasza.
porażkę, bo teoretyzujesz. Tam, gdzie jest pokuta, tam jest zmiana. Tam, gdzie jest pokuta, tam jest rewolucja. Rewolucja! Tam, gdzie jest pokuta, tam jest rewolucja. Tam nie ma stagnacji, tam jest ruch. Tam jest życie. Tam jest Boże poruszenie. Diabeł próbuje oszukiwać Kościół i chce wsadzić Kościół w takie miejsce, w takie gniazdko, żeby sobie mówili gniazdko i siedzieli sobie fajnie, ładnie się ubrali, pogłaskali się po plecach. To nie o to chodzi. Przyjaciele, potrzebujemy szukać Boga głęboko, rozdzierać swoje serca i szaty. Zadzwoń do kogoś jeszcze dziś.
będziemy ufać Twojemu Słowu. Poddajemy się Tobie. Poddajemy się Tobie, cudowny Święty Duchu. Ty, który zamieszkałeś w nas. Ty, który wprowadzasz nas we wszelką prawdę. My uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Thank you.
Sluga Król. Wywyższamy
uzdrawiał chorych, żebyś wypędzał demony, żebyś wskrzeszał zmarłych do końca Twoich dni na ziemi. Wszystko inne jest dodatkiem. Głoś Ewangelię, uzdrawiaj chorych, wypędzaj demony. Ja się nie przestraszyłem bólu w tym życiu.
przyczynia się ból, dlatego chodzę z podniesioną głową. Jestem jak lew i ty jesteś jak lew. Jak będziesz się teraz modlił do Boga, powiedz: Panie, ja spłonę dla Twojego Królestwa. Ja będę głosił Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Do końca moich dni ja będę uzdrawiał chorych. Powiedz: Boże, przysyłaj do mnie synów pokoju. Tych, którym będę głosił Chrystusa w mocy. Przysyłaj do mnie chorych. Niech się nasze drogi krzyżują. Boże, ja będę wypędzał demony. Nie będę bał się diabła. Będę chronił mocy ciemności i szedł do przodu. Boże, ja będę manifestował znaki i cuda. Ja nie będę się poruszał tylko w naturalnym. Ojcze, ja jestem człowiekiem Królestwa. Boże, ja będę wskrzeszał zmartwych. Ojcze, kieruj mnie tam, gdzie będą badali ludzie trupem, a ja będę wskrzeszał zmartwych. Ojcze, kieruj mnie tam. Powiedz to dzisiaj do Niego. Powiedz: Ojcze, ja wszystkie prywatne sprawy przekładam na drugą stronę. Wszystkie prywatne sprawy. Ojcze, ja wiem, że tak wiele mi jeszcze brakuje. Ojcze, ja wiem, jak wiele rzeczy mi brakuje, ale ja dzisiaj spalam się dla Twojego Królestwa. Niech Twój ogień z nieba spada na ofiarę, którą ja jestem. Powiedz: Ojcze, ja jestem ofiarą na Twoim ołtarzu. Niech Twój ogień spada na mnie. Niech spada na mnie. Ja będę prorokował w Twoim imieniu. Ojcze, a skały będą się kruszyły. Boże mój, ja będę dawał przykład swoim życiem. Boże mój, o katamara, katamara. Jeżeli jesteś biznesmenem, powiedz, że będziesz pompował miliony dolarów królestwo. Powiedz: Boże, ja złupię Egipt. Ja złupię Egipt. Ja złupię Egipt. Amaralama, katawa, katazalamara. Jeżeli jesteś ewangelistą z urzędu, powiedz: Panie Boże, otwórz mi stadiony. Otwórz mi stadiony. Otwórz mi ulice. Otwórz mi szpitale. Otwórz Duchu Święty. Ja chcę głosić. Ja chcę uzdrawiać. Ja chcę wskrzeszać. Ojcze, I'm
Thank you.
światem. Duch tego świata niesie ciężar, a Duch Chrystusowy niesie lekkość. Lekkość. Z Nim się nawet lekko umiera. Lekko się żyje i lekko się umiera.
miejsca pracy. Nad wszelkim prawem. Nad samym Bożym. My nakazujemy to wszystko, by się z tego ciała. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelkie zatwierdzenie, jak mówię do Ciebie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelka porażka, wąt. Thank you.